Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna kłania się dzisiaj karty dnia na dzień 5 maja. Imieniny miesiąca. Przepraszam, ale mnie tutaj kichanie wzięło. Przepraszam najmocniej. Także zaczynamy od Tarota, potem Lenormand. Karty dnia 5 maja. Zobaczmy, jakie energie będą towarzyszyły. Tutaj jest, moi drodzy, princes, czyli księżniczka, inaczej mieczy, czyli paś mieczy. Paś mieczy, potrzebna w tym dniu jest komunikacja, rozmowa. Możemy dowiadywać się tego dnia o jakichś plotkach. Jest tutaj taka niezbyt do końca dojrzała energia, tak? Kogoś, z kim mamy do czynienia. Ktoś może być kapryśny, ktoś może być grymaśny. Powinniśmy odciąć się od takich osób złośliwych, kłótliwych tego dnia. Ale moi drodzy, też może nam się przytrafić taki człowiek, który mało jest poważny, mało douczony i może czerpać z nas energię. Może nam ktoś siać taki mętlik, zamieszanie w głowie. Paś mieczy podejmuje błędne decyzje, czyli tutaj nie należy się spieszyć na pewno. Mogą być jakieś spory, kłótnie, odrobiazgi tego dnia. Też nie wiemy za bardzo, co mamy zrobić. Możemy my czuć się właśnie jak ten paś mieczy. Więc zacznij rozmawiać, zacznij dyskutować, robić jakieś plany tego dnia. Trzeba by było się poradzić kogoś i razem wspólnie tutaj coś uzgodnić. Również możemy mieć do czynienia z kimś właśnie takim niedoświadczonym emocjonalnie, kimś, kto będzie nam tutaj, moi kochani, grymasił, marudził i tak dalej. Oczywiście w aspekcie zdrowia to są takie chwilowe dolegliwości, jakiś chroniczny ból, to może być, moi drodzy, ból zęba, ból gardła, coś, co już było, a powraca, tak? Ale to są chwilowe i drobne dolegliwości, takie przypadłości, które już kiedyś mieliśmy. I jeszcze zobaczmy na ten dzień kartę Lenormand. A no właśnie, tutaj pokazała się sprawa związana z domem, tak? Z miejscem zamieszkania. Być może, że właśnie będziemy chwilowo roztargnieni w tym domu. Nie będziemy mogli podjąć jakiejś decyzji poważnej. Będziemy, moi drodzy, zastanawiać się zbyt długo nad jakąś sprawą. Ktoś lub coś może nas tam oczywiście wyprowadzać z równowagi, ale no trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Myślę, że karty Tarota też czasem wyolbrzymiają, ale oczywiście taka osoba jakaś złośliwa, czy tutaj jakiś kłopocik mały w domu może nam się przytrafić, związany z czymkolwiek, z jakimś sprzętem domowym, z jakąś sytuacją. Możliwe, że coś będzie do naprawienia, coś będzie do przedyskutowania, także takie rzeczy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam lekką chrypę. Pozdrawiam bardzo gorąco i życzę wspaniałości tego dnia. Do usłyszenia.